Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Poseł Wiesław Krajewski, gościem RDN Małopolska o poranku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią serdecznie i naszych radiosłuchaczy w ten mroźny poranek. No właśnie, mroźny, jak drogi? Ostatnio jak jechaliśmy, to też było pierwsze pytanie, jak drogi, bo akurat... Dosyć już są drożne i akurat tą drogą, co ja jechałem, to była w miarę bezpieczna. Kierowcy się zachowują poprawnie. I oby tak zostało. Jeżdżą spokojnie i niech tak zostanie. Tak jest. Za nami charytatywny koncert Narodziłem się z miłości, transmitowany w radiu, w telewizji internetowej, później retransmitowany w telewizji polskiej. Ile udało się uzbierać dla tarnowskiego hospicjum domowego? To nie ja jestem beneficjentem tych środków. Akcja w dalszym ciągu trwa internetowa. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie, które było naprawdę dużym wyzwaniem dla organizatorów czy współorganizatorów w tych trudnych czasach reżimowych, sanitarnych, reżimu sanitarnego. Mam nadzieję, że to ten szczytny cel, który towarzyszył, spowoduje to, że nasi mieszkańcy Tarnowa i regionu okażą się hojni, a szczególnie cel jest bardzo szczytny, bo wiemy, że ofiarodawcą tego przedsięwzięcia to było Domowe Hospicjum w Tarnowie i chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia, księżom misjonarzom, siostrom zakonu Miłosierdzia Bożego, tutaj działającym przy parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tarnowie, samorządowi gminy Szerzyny, który był też współorganizatorem z uwagi na to, że ma wspaniałą orkiestrę dętą z Żurowej. Jest to wspaniała promocja lokalnych artystów. Także generalnie można powiedzieć, że sprostaliśmy i też chciałem tutaj podziękować Radiu RDN i wszystkim tym mediom, które na żywo transmitowały czy retransmitowały później to wydarzenie. Ładne, piękne. Sprostaliśmy. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować również z innymi samorządami to dzieło. W sieci pojawiło się dużo pozytywnych komentarzy na temat tego wydarzenia, ale także takich nieprzychylnych, że w czasie pandemii, tych pandemicznych ograniczeń, organizowanie takiego widowiska, no, nie na miejscu. Ja się cieszę z tych pozytywnych, bo wiadomo, że tych jest zawsze więcej. Zawsze trafią się ci, którzy coś tam im nie odpowiada. Zorganizowaliśmy to w świątyni. Duża przestrzeń, duża powierzchnia. Zastosowane zostały tutaj zasady liczebności, jeśli chodzi o reżim sanitarny, czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. No trudno powiedzieć, czym się ostatecznie kierują ci, którzy krytykują, natomiast zostawmy, powiedzmy, na marginesie tych krytykantów i dopatrujmy się w tym dobrych rzeczy. I jeszcze raz serdecznie dziękuję, szczególnie orkiestrze dętej z Żurowej, która wykonała wspaniały koncert. Słuchaliśmy wszyscy, a szczególnie też prowadzącą osobę, ten koncert, panią Anitę Serafin, która włożyła tutaj wiele wysiłku serca w to, żeby też to przygotować i tak pięknie to zabrzmiało. Mam nadzieję, że nie raz jeszcze będziemy mogli to na różnych nośnikach odtworzyć, odsłuchać i cieszyć się tego typu przedsięwzięć. Ten koncert wciąż jest dostępny na naszych profilach facebookowych między innymi, ale także w telewizji z Tarnowa. Można przeżyć to jeszcze raz. Serdecznie polecamy. Panie pośle, przed nami wybory w Ciężkowicach. O pana faworyta nie będę pytać, bo to rzecz oczywista, ale zapytam o Ciężkowice. Czego im potrzeba, pana zdaniem? Myślę, że przede wszystkim doświadczenia. Nasz kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Michał Koralik, obecnie przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach, wieloletni działacz samorządowy, zapewnia doświadczenie i Ciężkowicom potrzebna pewna kontynuacja zadań inwestycyjnych, spokój, stabilność, doświadczenie właśnie, które prezentuje pan Michał Koralik, a przede wszystkim realizacja kolejnych przedsięwzięć, które służą i będą służyć mieszkańcom wspólnoty, jaką jest samorząd gminy Ciężkowice w różnych obszarach życia codziennego, zawodowego, bo różnego rodzaju inwestycje przede wszystkim poprawiają dobrobyt mieszkańców i
te założenia i te plany, które wkrótce pan Michał Koralik przedstawi mieszkańcom, myślę, że spowodują to, że uzyska pozytywną ocenę mieszkańców i zostanie wybrany na burmistrza Ciężkowic. Dobiegły końca prace przy Parku Zdrojowym w Ciężkowicach, tak długo oczekiwanej inwestycji, no, o którą zabiegał też mocno świętej pamięci Zbigniew Jurkiewicz, ale właśnie Zbigniew Jurkiewicz chciał, żeby Ciężkowice otrzymały status uzdrowiska. Pana zdaniem jest to możliwe? Trudno mi powiedzieć w tym momencie. To wszystko zależy od tego, jakie kryteria i jakie walory ostateczne i atuty będzie miały Ciężkowice w tym zakresie, bo to decydują oczywiście o tym pewne parametry i przed Ciężkowicami ta decyzja. Natomiast jeśli chodzi o Park Zdrojowy czy różnego rodzaju inne atrakcje, są na etapie jakby realizacji. Nie są to łatwe przedsięwzięcia, przede wszystkim kosztowne. Kilka dni temu odbyliśmy jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości ze wszystkimi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu Tarnowskiego, samorządowcami. Udział wziął również wicewojewoda Ryszard Pagacz i mieliśmy po okazji po tej konferencji zapoznać się właśnie z tymi obecnie realizowanymi planami, ale również i przyszłymi projektami inwestycyjnymi przez pełniącego w tej chwili obowiązki burmistrza pana Stanisława Krawca i właśnie pana przewodniczącego Michała Korolika. Życzę Ciężkowicom, żeby zrealizowały te przedsięwzięcia inwestycyjne, bo po pierwsze na pewno będą to służyły rozwojowi i życiu mieszkańców gminy Ciężkowice, a daj Boże, żeby w końcu został zrealizowany ewentualnie ten projekt związany z miastem uzdrowiskowym. Wybory zostały przeniesione na kwiecień. Już wiadomo, tak. W jakiej formie się odbędą? Tradycyjny? Korespondencyjny? Chyba tak. No nic nie dostaliśmy tu żadnych wytycznych, bo pierwotne rozporządzenie premiera, prezesa Rady Ministrów było na 28 lutego z uwagi na panującą pandemię. Decyzja została skorygowana na wniosek głównego inspektora sanitarnego i wybory zostały przełożone na 11 kwietnia. I miejmy nadzieję, że już sytuacja się ustabilizuje, będzie można bezpiecznie przeprowadzić te wybory i mieszkańcy będą mogli licznie, w sposób bezpieczny wziąć udział i wybrać swojego burmistrza na kolejne lata. No właśnie, tak jak pan powiedział, miejmy nadzieję, że to powoli będzie wracało do normy. Pana zdaniem, na jakim etapie pandemii jesteśmy aktualnie? Jest w odwrocie? No, to są takie, bym powiedział, niebezpieczne słowa, ale wydaje się, że jest już taka pełna stabilizacja, jeśli chodzi o zachorowania. Widać, że jest tendencja schyłkowa i oby tak dalej było. Jednak te wszystkie zalecenia i obostrzenia, które rząd polski tutaj proponował od wielu miesięcy, jednak okazuje się, że skuteczność to przynosi. Oczywiście, że wszyscy chcemy, żeby już się to wszystko odwróciło, żebyśmy mogli w sposób swobodny działać, pracować, być aktywnym w różnych obszarach naszego życia. Natomiast, no, oczywiście rząd zaleca i my tutaj też wspólnie wszyscy zalecamy, odpowiedzialni za nasze zdrowie, za wspólne zdrowie i swoje również, żeby jeszcze zachować tą wstrzymliwość, tą dyscyplinę, żeby ten czas, który jest za nami, żeby nie poszedł na marne i żebyśmy powoli wracali do normalności, tym bardziej, że jak wiemy teraz w najbliższy piątek, 12 lutego, już powoli kolejne obszary życia gospodarczego zostaną zluzowane i zachowajmy ten umiar, żebyśmy powoli jednak wracali do normalności. Wczoraj pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko mówiła, że decyzje rządowe te odnośnie ograniczeń pandemicznych nie są łatwe i to są trudne decyzje, nie ma co ukrywać. Ale ciężko je zrozumieć czasem, jak to jest, że mogą być otwarte hotele, owszem, 50% obłożenia, restauracje nadal zamknięte. Restauratorzy żądają jakiegoś algorytmu podejmowanych decyzji. Jak to jest, panie pośle? Myślę, że tutaj musimy uszanować decyzje rządzących. Rząd podejmuje decyzje i rządowy zespół zarządzania kryzysowego podejmuje decyzje na podstawie danych, które posiada różnych ekspertów, jak i w obszarze medycyny, jak i w obszarze gospodarki, jak i w innych różnego rodzaju obszarach.
żeby ta decyzja była optymalna, trzeba znać te dane. I wydaje się, że te decyzje chociaż budzą wiele kontrowersji. Ja nie mówię, że nie, bo przecież to spotykam się z różnymi przedsiębiorcami z branży, czy to gastronomicznej, czy turystycznej, gdzie no nie mogą czasami zrozumieć, dlaczego tutaj jest tak bardzo restrykcyjnie, a w innych obszarach nie. Przykład restauracji, o którym tutaj pani wspomniała. Tutaj pan minister Adam Niedzielski paręnaście dni temu, czy parę dni temu odpowiadał właśnie na tego typu zarzuty. No jednak uczestnictwo w zamkniętych obszarach, w zamkniętych pomieszczeniach, jakie są kawiarnie, restauracje, no, według wszystkich specjalistów medycznych okazuje się, że ten wirus zdecydowanie łatwiej się rozprzestrzenia i łatwiej zarazić się tym wirusem. Na otwartej przestrzeni, czy na większej przestrzeni, ten wirus zdecydowanie w krótkich odstępach kontaktów międzyludzkich dużo, dużo trudniej jest się nim zarazić. Prawdopodobnie to też ma wpływ na decyzję. Wiem, że to budzi, mówię, niepokój czasami, szczególnie w obszarze gospodarki, bo ci ludzie muszą zarabiać na podatki, ci ludzie muszą opłacić pracowników, ale też rekompensata w postaci wielu tarcz tych antykryzysowych skierowana dla podmiotów. Przecież prawie 200 miliardów złotych już zostało skierowane dla podmiotów gospodarczych. Oczywiście nie jest to kwota ostatecznie zadowalająca, ale na pewno rekompensuje te straty wynikające z ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Skoro mówiliśmy o decyzjach, nie milkną echa decyzji prezesa tarnowskiego MPK Jerzego Wiatra, który zdecydował, że rezygnuje z funkcji tutaj tej tarnowskiej i przenosi się na drugi koniec Polski. Jak to jest, panie pośle, że Tarnów rezygnuje, albo raczej fachowcy z Tarnowa rezygnują z pracy tutaj i przenoszą się na przykład do Gdańska. Tarnów nie umie utrzymać swoich fachowców? Ja już wypowiadałem wielokrotnie na temat obecnie funkcjonującej władzy samorządowej w mieście Tarnowie. Nie chcę powtarzać tego po raz kolejny. Coś nie gra, mogę tylko tak powiedzmy z dystansem do tego podejść. Nie tylko w MPK, ale generalnie w wielu obszarach. No, prezydent jakoś nie do końca chyba spełnia oczekiwania wielu mieszkańców, wielu ludzi, którym zależy na tym, żeby jednak ten Tarnów, jak i również okolice, bo Tarnów to jest jakby serce naszego tutaj regionu, ale również wszystkie te samorządy okalające miasto Tarnów chciałyby, żeby ta symbioza między władzem miasta Tarnowa, jak i innymi samorządowcami, ale również innymi instytucjami układała się pozytywnie. Choćby tutaj pani wspomniała o MPK, ale przecież ten problem tli się od dłuższego czasu, bo ja pamiętam z przekazów medialnych, jak samorządowcy tutaj ościennych gmin, czy Lisia Góra, czy Zakliczyn, czy Wojnicz, czy gmina Tarnów, no, w sposób taki dosyć transparentny chcieli się dogadać w zakresie przewozów zbiorowych mieszkańców. No jednak okazuje się, że włodarz miasta Tarnowa, pan prezydent i jego najbliższe otoczenie jakoś nie potrafią nawiązać wspólnego języka z ludźmi, którzy chcą normalnie pracować dla mieszkańców, bo po to ich wybrali. Tu chyba tkwi problem. Była próba na jesieni, gdyby nie ta pandemia, która druga fala, którą przeżywamy, czy przeżywaliśmy już w takie apogeum, żeśmy przeżywali na jesieni, pewnie by doszło do referendum, które było zapowiadane. Pewnie by mieszkańcy mieli okazję zdecydować, czy pan prezydent Ciepiela dalej byłby prezydentem Tarnowa, czy nie. To decyzja oczywiście w rękach samych mieszkańców i tych, którzy o tym będą decydować. Jest Rada Miejska w Tarnowie, są mieszkańcy. No teraz sytuacja koronawirusa nie sprzyja takim bieżącej pracy, aktywności. Pewnie do tego wrócimy i będziemy chcieli jakoś tutaj mieszkańcom pomóc, żeby albo zmienić pana prezydenta, albo przyspieszyć, albo gdzieś powiedzmy
zdyscyplinować do Czyli pana zdaniem referendum powinno się odbyć. To znaczy, ja jestem oczywiście zwolennikiem, ponieważ jeśli pan prezydent dwa razy z rzędu, rok po roku nie otrzymuje od organu stanowiącego, jakim jest Rada Miejska w Tarnowie, wotum zaufania, przepraszam, to coś jest na rzeczy i okazuje się, że Rada nie ma zaufania do prezydenta i pewnie, mówię, gdyby nie ta druga fala, to pewnie byśmy już byli po referendum i mieszkańcy mieliby okazję zweryfikować działalność, można powiedzieć, na półmetku pana prezydenta Ciepieli. Poseł Wiesław Krajewski był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę na dzień.